Cześć wszystkim! Znowu Pol 7, nasz ciągomy Yui. Dobra, tak, część ludzi tutaj z tych może się nie przydać. Na szczęście już nie potrzebujemy tych duchów. Może parę konstruktów by się jeszcze przydało, ale my łatwiej ich będzie po prostu porozwalać. Dobra. Od czego chcemy zacząć? Może od tego, że ty skasujesz tego gościa. Dobra, wyłączaj animację, bo nic ciekawego tu nie będziemy widzieli. Co to jest? Banshee. Poziom drugi duch. Też nie będziemy tego potrzebowali. Ale również ma Constitution, więc też poza Holy za bardzo nic w nią nie wejdzie. Dobra, tak. Idźmy do przodu. Ty... Tak. Ty nic tu nie zrobisz, pilnuj bazy. Lisz tutaj. Kisnir tutaj, ty tutaj. Wezwijmy Katorit. Na przykład tutaj. Od razu niech się awansuje w adult, bo smok niewiele by to zrobił z ich fizycznymi odpornościami. Dobra. Możemy jeszcze kogoś przywołać, na przykład kto ma najmniej. Ty masz mało. Dobra. Masz odporność na ice? Masz. Dobra. A wy? Nie. A tutaj na przykład? Też nie. Dobra. Znajdziemy jakąś robotę dla niebieskiego chłopczyka. Jego możesz, będziesz w stanie ubić. Ta. I to spokojnie, dobra. Do roboty. Dobra, musimy się rozejść i przeczesać ten teren. To jest duży zasięg. A to jesteś w stanie zadać obrażenia, Avaro. Dobra. Ciachaj wszystko. To w sumie moglibyśmy pewnie złapać, ale za późno. Dobra, to przydałoby się zdjąć na odległość. Mikiu, pomożesz z tym. Kisnir, jesteś w stanie to zdjąć. Nie tą bronią, ale możesz go klapnąć. Oberwiesz. A jest to poświęcenie, na które jesteśmy gotów. Super. Katorit. Ściągnij jego. I powinniśmy teraz tak. Niebieski tutaj. I ty, pani, tutaj. Dobra, jeden. Ten gość mniej. Dobra, Katorit może pójdzie pomóc jemu. Fia, na razie ostrożniej idź. Dobra. Ciebie nie powinniśmy już potrzebować. Dzięki, że sama wlazłaś na mój antybanszowy młot. Dobra, nie wiem co cię atakuje, ale zniszcz to. Dobra. Spróbujemy puścić AOE.
Zobaczymy, czy zadziała. Nie wiem, skąd ty przylazłaś, ale to jest niepokojące. Zwłaszcza twoje obrażenia, jakie zadajesz. Dobra, nie wiem, co cię atakuje. Dancing Puppet. Okej, nawet jesteś w stanie mu wycisk wcisnąć. Dobra. Ściągnij go. Powinniśmy uważać na Fiję. W takim razie. Okej. Zajmij tutaj. Tak, ty. Burst of Light. Niebieściutki. Chcesz się odsunąć od tego? Dlaczego nie możemy tego użyć? Nie wiem. W razie tutaj czysto. Tak. Wrażliwość na R. Dobra, to nam nic z czym nie pomaga. Kisnir, jesteś w stanie to pocisnąć? Jesteś. Kto to pociśni? Dobra. Dobra. I tak. Tu zajmiemy tego. Rozwalimy w pył. Okej. Ior tutaj. Jeszcze jeden Yuiki do ochrony Fii. Karina może tym razem. Dobra. I Mikiyu. Może ci się przydać coś do obrony w walce wręcz. Bouncing Snowman, Ice Shield. Dobra. Podejdź tutaj. Dobra, powinniśmy być bezpieczni. Dobra, ty się sam rozwalisz, Olisz. Dobra, tak. Podejrzewam, że tutaj może być. Nie tutaj. Dobra. To namierzajmy ich dalej. Wiecie co, i tak pewnie jeszcze wrócimy do tej miejscówki. Więc na razie nie będę się nastawiał, żeby to zarazem skasować. Dobra. Cała masa czystych korytarzy. Okej, i tutaj chyba nie ma przejścia. Dobra. To zobaczmy, co tutaj mamy. O, tutaj coś jest. Okej, Avaro, sprzątnij to. O, mamy cię. Jak ci się podoba młot? Twój niematerialny łeb. Okej. Avaro, łyknij sobie na zdrowie. Może jeszcze. Tak, lepiej. Dobra. Broń się. Dobra, czy jesteś w stanie to zdezintegrować? Czego on się boi? Ice. To nawet dobrze się składa. Dobra. Przeżyjesz. Rozwal to. Dobra. Jedno z nich rozwalone. Tak, zobaczmy, co tutaj mamy. Nic. Dobra, tak, Avaro.
Przeczesuj tutaj teraz. Ty, chroni się za jujki. Co my tutaj mamy? Ty wylazłeś. Fajnie. Ior, spróbuj do niego podejść. Okej, tutaj są teleportery, mogliby ich używać, żeby się przemieszczać. Dobra. Okej, nie wiem, czy to jest dla ciebie dobra sytuacja, ale za chwilę się przekonamy. Dziewięć, dobra. Przeżyjesz. Atakuj. Poison bat. Jeszcze otruł oczywiście. Dobra. Kurczę, nie uciekajcie przed nami. On niedługo będzie mógł Katorit zaatakować. Musimy jej pomóc. Dobra. Cofnij się, żeby pomóc Katorit. Tyki, Snir. Zbierz ten skarb. Small Potion. Rafia. Może go wywabisz. Niebieściutki. Tak, to się nie uda zbytnio. To też się nie uda. Idź sobie stąd. Dobra. Dobra. Stand by. On powinien nie mieć wystarczająco movement, żeby cię zaatakować, więc powinniśmy cię móc obronić. Kurde, znowu gdzieś zwijał w ścianę. Irytujące. A nie, tutaj jest. To moment. Okej, jeżeli go otoczymy w ten sposób, powinniśmy mu trochę ograniczyć jego pole manewru. Dobra, Kisnir. Zostań tu, gdzie jesteś, bo blokujesz w ten sposób to pomieszczenie. Dobra. Reszta może tak. Reszta niech dalej zwiedza. Okej, tam jest jakiś portal do zablokowania. Dobra, teraz się tym zajmiemy. Ty, łyknij sobie na zdrowie. Mam dosyć tych cholernych nietoperzy w tym cholernym, tej cholernej wieży. Dobra, to powinno zaradzić temu problemowi. Dobra, słaby level up, ale level up. Gdzie spierdzieliłeś? Tutaj. Dobra. Musimy w każdym pomieszczeniu mieć po prostu kogoś, kto będzie przytrzymywał to pomieszczenie. Ty dalej pilnuj tutaj. Ty zajmij to. Zobaczmy, co tutaj mamy. Mikiu, ty zostań tutaj. Ty musisz bronić swojej pani. No i dobra. Że w końcu nas zaatakuje. Do.
końcu. Dobra. Przywal mu, Karin. No. Dobra, co tutaj mamy? Tylko skarb. Lisz tutaj. Ty możesz zdjąć to. Dobra, ty dalej trzymaj to pomieszczenie. Dobra. Ty na razie ciebie wycofamy. Wy tutaj stójcie. To dobrze zadziałało, że tutaj stoicie. Dobra, chociaż możemy jeszcze kogoś przywołać. Na przykład Ranrin. Żeby ruszyła się tutaj. Dobra. Słodkości. Nigdy nie odmawiam. Dobra. Ciach. Dobra, gdzie uciekł? Do tego pokoju. Nie, tutaj jest. Dobra, mamy cię. Kto chce expy? Kto chce expy? Ranrin, ty chcesz expy. Zmasakruj tego dziada. Super. Dobra. Słodkości. Dobra, teraz możemy już się bardziej wrócić do eksplorowania. Który tutaj. Tak. Fia może na razie stanąć tutaj. Dobra, ty możesz się przydać tutaj, żeby to rozwalić. A ciebie, nie wiem, masz mining? Masz mining, to idź sobie w tym kierunku. Dobra. Dobra, to powiedz ogniem. Super. Jeszcze coś tu nam mąci. Tutaj jest jeszcze jeden duszek, dobra. Dobra, to tak, zmiana planów. Karina, spadaj. Ranryna, spadaj. I tak, wezwijmy niebieściutkiego. I Yurina. Yurin, przytrzymaj to pomieszczenie, żeby nie wlazło tutaj to coś. Dobra. Ty w sumie też możesz się przemieścić. A ty stój. Dobra. Super, dobrze, że tam postawiliśmy Yurina. Oj, dobra, tam jest jego portal. Dobra, Mikio, otworzysz to, jeśli łaska. Ty, weź sobie monokla. Bo tu na pewno coś jest ukrytego, tak? Dobra. Dobra, wiecie co, kończmy to. Jak jego zabijemy, to powinien być już koniec. Dobra, ty go ściągnij. Zakładam, że już nie ma więcej przeciwników. Dobra, 100% kontrol. Jeszcze kiedyś tutaj po to wrócimy. Nic ciekawego. Namaiki
Masaka tegokoro o kuwaite iru no dewa arumaina. Nie ma więcej girsz, to wszystko. Od wody wam się kończą. Ichido ni subete no koe shiji o atairareru wake dewa nai wa. Watashi no nouryoku ni mo kenkai wa aru. Anata mo shitte iru koto de sho. Znowu przycisk kliknąłem. Bunshak no zako dewa yatsura o taosu tokoro ma dewa ikanai to iu koto ku. Tsugi wa kisama no deban da zo. Dai ni jin no haichi wa kanryou shite iru no darou na. Manga ichi ni mo yo ga te o kudasu jitai ni ochiiru no wa yurusanu zo. Ee. Tsugi de kimeru wa. Kore ijou anata no te o yogosaseru mae ni watashi ga joukyou o owarasete miseru. Sore de ii. Mazu wa banzen no joutai de nakusu koto ga juyou da. Lensen de tairyoku o shoumou sase barabara ni kirikizande yaru. Girsz, mam nadzieję, że trenowałeś od ostatniego razu. Pod nim dostałeś decydujący w pierdzie. Na razie największy problem z tymi duszkami to było je dogonić. Okej, dobra. Coś jeszcze mamy? Wiecie co? Na razie to chyba tyle. Wrócimy tam przy najbliższej okazji. To zobaczmy jeszcze co Lisz od nas chce, chociaż... Aż się boję. Magiczne słowo, Lisz. Pewnie cię tego nie uczyli w twojej arystokratycznej szkole, ale brzmi ono proszę. Już pomogliśmy raz. Tak, to już niedawno mieliśmy. Głębsze koto wa nochi hodo. Kochira ni omomuite kudasaru? Sore de wa. Yakusoku wa tagai no koto. Kitai shite imasu wa. Lisz, powtarzaj za mną. Proszę. Proszę. Dobra. Lisz się oburzyła, no stwierdziła, że jej obiecaliśmy, że będziemy pomagać jej ludziom i w związku z tym mamy pójść do jakiegoś miejsca i jej z czymś tam pomóc. I tyle. Dobra. Wiecie co, kiedy indziej się tym zajmiemy? To jest quest, którego nie musimy skończyć w tym rozdziale, więc dokończymy już Spirit Road. A później się zajmiemy tym questem, bo
tutaj będzie troszkę walki. Dobra, będzie odcinek trochę krótszy, ale już muszę zrobić cięcie. I tak, w następnym odcinku wracamy do Spirit Road i wygląda na to, że będziemy walczyć z Roselin. Zapowiada się ciekawie. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!